Dzień dobry, witamy Państwa dzisiaj w kobiecym gronie. To jest audycja Komentarz Lewicy, a dzisiaj gościnnie w naszej audycji prezydent miasta Anna Mieczkowska. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa i pozdrawiam. I jest z nami pani Wioletta Dymecka, radna Rady Powiatu, klub Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie panią prezydent, która przyjęła zaproszenie do naszej audycji. I Kamila Paramirzyńska. Drogie panie, dzisiaj porozmawiamy o kilku ważnych sprawach. Rozpocznijmy od takiej współpracy. Jak się układa ta współpraca na linii prezydent miasta, radni związani z Nową Lewicą? Czy to radni miejscy, czy to radni powiatowi? Pani prezydent, pani oddamy dobrze na początek głos. Tak, ja o tej współpracy mogę powiedzieć tylko jedno, że jest to współpraca taka, jakiej sobie życzyłabym ja i każdy prezydent, który współpracuje z różnymi środowiskami. I zaraz Państwu powiem dlaczego. Nasza współpraca z Lewicą układa się dobrze, ponieważ ma bardzo silne fundamenty. Właściwie minęły 2 lata, i tu pewnie Wiola pamiętasz, 2 lata 20 grudnia podpisywaliśmy takie porozumienie Tak. o współpracy i tam nakreśliliśmy zręby tej współpracy. I to, co nas miało połączyć, to miał być program, który napiszemy. Każdy z nas deklarował, że zachowamy swoją tożsamość polityczną, ale wypracujemy jeden program, który będzie programem odpowiadającym potrzebom mieszkańców. I tak się stało. Myśmy bardzo szybko zabrali się do pracy. To były naprawdę długie godziny. Spotykaliśmy się w Kołobrzegu popołudniami, wyjeżdżaliśmy na spotkania, robiliśmy burzę mózgów, diagnozowaliśmy potrzeby. No i ten program okazał się na tyle atrakcyjnym dla mieszkańców, że udało nam się razem, bo ja zawsze podkreślam to, że samemu nie da się zrobić wszystkiego, a na pewno nie można samemu wygrać wyborów. I dzięki właśnie temu, że udało nam się wypracować program, który odpowiadał potrzebom, odzwierciedlał potrzeby mieszkańców Kołobrzegu, wygraliśmy wybory. A dzisiaj mogę powiedzieć tylko jedno, że konsekwentnie ten program realizujemy. I I o tym dlatego to. programie za chwilę, pani prezydent. Teraz jeszcze oddamy głos pani radnej Wiolecie Dymeckiej. Ja tylko uzupełnię. Pani prezydent, czas szybko leci, ale to porozumienie podpisaliśmy już 3 lata wcześniej, 3 lata, bo wybory przepraszam. były. Tak, ale czas szybko biegnie. Rzeczywiście 2 lata już jest po wyborach. Radni Lewicy mają dwóch radnych w Radzie Miasta. Klub czteroosobowy jest w Radzie Powiatu. I no, bardzo się cieszymy, że wiele z tych rzeczy, z tych założeń, które były jeszcze przed wyborami, tak naprawdę zaczęły się od wyborów jeszcze poprzednich, gdzie rywalizowałam z panem Januszem Gromkiem w wyborach prezydenckich i później będąc w Radzie udało nam się kilka spraw, że tak powiem, zrealizować, ale później kontynuację. Jeszcze zanim odeszłam jako radna miejska z Rady Miasta, rozpoczęliśmy temat in vitro. Dzisiaj z przyjemnością dowiaduję się i cieszę się bardzo, że już są pierwsze małżeństwa, pierwsze pary, które mogły z tego skorzystać. Naprawdę jest to dla mnie wielka radość, bo sama mam dzieci i mogę się tylko domyślać, jak to ważne dla tych ludzi i pewnie wielu innych. Z tego się bardzo cieszę. Poza tym to budownictwo mieszkaniowe pod wynajem, też taki ważny temat dla osób, które nie mają zdolności kredytowej i które nie mają możliwości kupić sobie sami mieszkania. No i ta pomoc społeczna, ten pakiet społeczny, który pani prezydent naprawdę kontynuuje i przykłada do tego szczególną uwagę. Tak jak pani prezydent powiedziała, rok temu spotkaliśmy się poza miastem, już nie powiem gdzie, ale w naprawdę dużym gronie byli posłowie i senatorowie i wszyscy radni, którzy startowali razem do wyborów. I to podsumowanie, wówczas jeszcze był tylko jeden pan wiceprezydent, pani Ilona Grenda-Zwójtowicz. Podsumowaliśmy i naprawdę no, byliśmy bardzo zadowoleni po pierwszym roku prezydentury, że tak wiele udało się wspólnie zrobić, bo to, o czym pani prezydent powiedziała, ani samemu nie da się wygrać wyborów, ani samemu się też nie da kontynuować,
czy albo jakimś utrudnianiem, albo jakimś, że tak powiem, tylko wymaganiem od siebie nawzajem. To musi być wspólna praca, jak w każdej, to nie tylko w samorządzie, to w rodzinie, w firmie, ale chyba szczególnie w samorządzie, kiedy jest to takie troszkę na pograniczu też co, to w niektórych sytuacjach takiej społecznej działalności, jak ta sprawa pełnomocnika do spraw spółek miejskich, trzeba czasem poświęcić tego czasu, wykorzystać swoje możliwości i wtedy razem się udaje. Nie udałoby się to samej lewicy. Do pełnomocnika to my jeszcze wrócimy, ale jeszcze chciałam wrócić do tego programu in vitro, dlatego że to był program, który był tak naprawdę, były próby, wręcz mogę chyba tak to nazwać, torpedowania tej uchwały, ale się udało mimo wszystko. Tym razem ten przygotowany w tej kadencji projekt okazał się prawidłowy. Tutaj pan wojewoda nie miał żadnych zastrzeżeń i projekt jest realizowany. Pani prezydent, jak słyszałam, ostatnio mówiliśmy chyba już o 2 parach, które skorzystały z miejskiego dofinansowania. 3 są pary. Ja Państwu powiem szczerze, że był to program, co do którego od samego początku, bo ta propozycja rzeczywiście padła, no nasza grupa Kołobrzyscy Razem no, skupiała ludzi o różnych poglądach i pamiętam, Wiolu, jak to właściwie ten program to była propozycja lewicy, ale on od samego początku nie budził moich najmniejszych wątpliwości. Byłam od samego początku przekonana, że on musi być wdrożony, skoro państwo nie chce finansować takich procedur, to uznaliśmy wszyscy razem, że muszą znaleźć się pieniądze w samorządzie, żeby pomóc chociażby tu nam, naszym mieszkańcom. No i krok po kroku program został przygotowany, dostaliśmy, pamiętacie Państwo, opinię z AOTM-u. Jeszcze poprzedniej kadencji te dyskusje się toczyły. Tu rzeczywiście no, bardzo pilnowaliśmy tego, żeby doprowadzić ten program do końca. Bardzo burzliwa sesja. Sesja, podczas której zaprosiliśmy jednego z ekspertów szczecińskich, Andrzeja Niedzielskiego, który słuchał ze zdumieniem argumentów padających od osób, które kompletnie nie umiały merytorycznie uzasadnić swojej niechęci do tego programu. Program został przyjęty, no i proszę Państwa, no nie czekaliśmy długo. 3 pary już dzisiaj wiemy, że skorzystały z tego programu. Mamy informację, że kolejna para przygotowuje się. Czekamy z niecierpliwością, aż urodzi się pierwsze dziecko w Kołobrzegu. Ja zawsze z taką nieskrywaną zazdrością wsłuchiwałam się w informacje płynące od włodarzy dużych miast, w Gdańsku, w Warszawie, tam gdzie te programy były realizowane, ile dzieci urodziło się, ile szczęścia to dało tym rodzinom, ile radości, bo nie ma większego szczęścia niż narodziny dziecka. Ja również jestem mamą 2 dzieci, mam dzisiaj już wnuczkę, jestem najszczęśliwszą osobą pod słońcem, bo mam te dzieci. A jest mnóstwo takich osób, które nie mogły mieć potomstwa, a dzisiaj my razem jako samorządowcy otworzyliśmy im taką drogę. I w przyszłorocznym budżecie jest kolejna edycja, bo ten program będzie realizowany przez kilka lat. Zapisaliśmy 100 tysięcy. Wspiera nas w tym wszystkim marszałek województwa, bo stamtąd również otrzymaliśmy wsparcie finansowe. No i czekamy tylko, ogłosiliśmy konkurs, zgłosiło się kilka klinik, do których mogą te pary jeździć. To jest naprawdę, dzisiaj to jest naprawdę wielka szansa dla tych rodziców, dla tych par, które chcą posiadać potomstwo, a dotychczas nie mogły ze względów również finansowych. I do mnie kompletnie nie trafiają argumenty, że tylko 5 tysięcy. Właśnie, ale to jest tego tworzyć malutką cegiełkę, to już powinniśmy być szczęśliwi. Ale no właśnie, ale skoro mieliśmy w programie zagwarantowane dużo więcej pieniędzy, 100 tysięcy chyba wszystko. 100 tysięcy, z tego 50 tysięcy dostaliśmy. To skoro skorzystały i teraz jest 4 para, która korzysta, to może zwiększyć to dofinansowanie, może na przykład kwota 10 tysięcy byłaby rozsądną w tej sytuacji. Pani redaktor, no w miarę zwiększyć dofinansowanie, to jest dopiero pierwsze nasze kroki, my dopiero raczkujemy, my dopiero wprowadziliśmy ten program. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie dalej się rozwijała, bo tych par nie ma zbyt wiele, ale nawet ja powiedziałam i wszyscy to powtarzamy, nawet gdyby jedna para miała to szczęście i dzięki tej metodzie mogła mieć potomstwo, to i tak było warto, nawet warto było słuchać tych nieprzyjemnych słów, które padały z ust osób, które mają potomstwo. I pani radna Wioletta Dymecka?
Ja powiem tylko tyle, że no oczywiście byłoby takim w mojej opinii super, byłabym bardzo zadowolona, gdyby można było nawet w 100% zapłacić za to i pomóc tym ludziom, ale mamy wiele innych tematów. In vitro jak najbardziej uważam, że to jest duży sukces miasta i duży sukces tej naszej inicjatywy, która od kilku lat już tak naprawdę, że tak powiem, dojrzewała i dobrze, że znalazła finał w tej kadencji, ale rodzi się wiele innych tematów w tej chwili, mamy okres pandemii i pewnie gdy będzie taka możliwość, to pewnie Rada Miasta, bo to Rada Miasta o tym zdecyduje przy budżecie, będzie taka możliwość większego sfinansowania, ale myślę, że jest to akurat okres mega oszczędności i mamy kolejne obostrzenia, mamy czas kwarantanny narodowej, będzie może trudno wygospodarować kolejne pieniądze. Bardzo się cieszę, że chociaż jest ta suma, która jest i oby te pieniądze dalej były. Także myślę, że tutaj trzeba pomóc jak najbardziej i ta wielka, ale mamy wiele jeszcze innych tematów w mieście, w powiecie, które no, będą wymagały pieniędzy, a czas przed nami ciężki. A ja chciałam zapytać jeszcze o tym już też Pani Wioletta wspomniała, o mieszkaniach tych budowanych pod wynajem, bo internauta też pyta, bo w naszej audycji także internauci mogą zadawać pytania, internauta pyta o regulamin. No wszyscy wiemy, że to jest bardzo ważna sprawa. Jedna rzecz to mieć te mieszkania, ale druga rzecz to później je rozdysponować wśród zainteresowanych osób. Regulamin jeszcze nie powstał. Regulamin jeszcze nie powstał, ale od stycznia siadamy już do prac nad regulaminem. Czas goni, proszę zobaczyć. Zgodnie z harmonogramem TBS ogłosił konkurs, wpłynęły oferty, więc teraz mają trochę czasu na rozstrzygnięcie tych ofert. Ale my siadamy od stycznia do regulaminu. Pan prezes TBS-u przygotował już drafty takich różnych regulaminów, bo przecież to nie będziemy jedynym miastem, gdzie taki projekt tych mieszkań dla rozwoju będzie realizowany. To ja tak na marginesie tylko powiem, że to był też jeden z pierwszych programów, nad którym usiedliśmy i zastanawialiśmy się, jak objąć tą grupę, od której dotychczas nikt nie pomyślał w takim właśnie kontekście, żeby dać szansę tym młodym ludziom na własne mieszkanie. Ja nawet dzisiaj patrzę na to jeszcze z innego punktu widzenia, patrząc na demografię, patrząc na to, co dzieje się w naszym mieście, że mamy postępujący proces starzejącego się naszego społeczeństwa na całym świecie, ale w Kołobrzegu również oczywiście też. Mamy bardzo niskie wskaźniki dzietności, to jest 1,33, więc to jest jeden z niższych wskaźników, jeżeli chodzi o województwo i na tle kraju, więc my musimy tworzyć takie warunki, które będą sprzyjały zakładaniu rodzin i posiadaniu potomstwa. To tak jak gdyby tytułem uzasadnienia, co nami wówczas kierowało. Myśmy mieli diagnozę i wiedzieliśmy dokładnie, że musimy zadbać o tę grupę. No wtedy, kiedy pracowaliśmy nad tym programem, no to też no wiedzieliśmy, że jest to ważny punkt programu, ale no zastanawialiśmy się, kiedy uda nam się zrealizować, a proszę zobaczyć, 2 lata upłynęły. Za chwilę będziemy mieli podsumowanie, będą połowinki, do których już też rozpoczynamy od stycznia mocne przygotowania i okazuje się, że można było to zrobić i my to robimy. Regulamin rozpoczynamy... Cztery bloki mają powstać, w pierwszym etapie powstaną 4 bloki. I Pani Radna, jeszcze podsumowując króciutko to, co do tej pory powiedziałyśmy, czyli teraz te mieszkania pod wynajem, ważny punkt. Tak, dla nas jest to bardzo ważny punkt. Tu Pani Prezydent ma tę możliwość i może na bieżąco obserwować wskaźniki i te wszystkie rzeczy, do które miasto posiada informacje. Natomiast my się kierowaliśmy wtedy, startując w wyborach i przejmując ten temat głosami mieszkańców, z którymi naprawdę dużo rozmawialiśmy i ten temat się przewijał, tak? Osoby, które miały dochody wyższe niż mówią kryteria o mieszkaniach komunalnych, a niestety nie łapały się na kredyty, a młodzież, wiemy o tym, tu Pani Prezydent potwierdza, wiedzieliśmy już wtedy, bo to jest proces wieloletni już, młodzi ludzie wyjeżdżali z Kołobrzegu, ponieważ no, nie widzieli dla siebie szansy tutaj na zakup mieszkania, bo zdajemy sobie też sprawę, ile kosztuje metr mieszkania w naszym mieście. Pani Radna, a chciałam zapytać, wrócić do tego, o czym już Pani zaczęła chwilę temu mówić. Jak się Pani współpracuje ze związkowcami, z przedstawicielami spółek miejskich? Bo Pani jest przedstawicielem, właśnie pełnomocnikiem prezydenta do spraw spółek miejskich, społecznym pełnomocnikiem, to jeszcze dodajmy.
Tak, oczywiście pani prezydent powołała mnie zarządzeniem. Muszę przyznać, że kiedy wpadliśmy na ten pomysł z panią prezydent, myślałam, że będzie to wyglądało nieco inaczej, ale chyba to podstawowa rzecz, to podstawowe kryterium i ten cel, jakim było, bo ponieważ nie jestem pełnomocnikiem jakby takim doradzającym czy znajdującym rozwiązania. Bardziej chodziło nam o to nawiązanie kontaktu, o to, żeby były te relacje bezpośrednie prezydenta miasta z przedstawicielami spółek miejskich, bo myślę i to też potwierdzili mi pracownicy spółek miejskich, przedstawiciele załóg w postaci szefów związków zawodowych czy w tym przypadku, że brak tego kontaktu i poprzednio no, nie mieli zbytnio dostępu do prezydenta i była to dla nich taka bolączka. Teraz spotkania się odbywają w miarę regularnie, ponieważ jeszcze gdy nie było pandemii, regularnie raz na kwartał się spotykaliśmy. Teraz również są to spotkania wirtualne, ale są. Ale wiem i tu pani prezydent pewnie potwierdzi, bezpośrednio szefowie związków zawodowych, przedstawiciele załóg pracowniczych spółek miejskich oprócz TBS-u i Zarządu Portu Morskiego, bo to są i małe załogi i nie mają związków zawodowych. Ten kontakt prezydenta z załogami jest naprawdę, muszę przyznać, bezpośredni. Nie spodziewałam się nawet tego, że pani prezydent będzie w stanie i będzie mogła i będzie ten bezpośredni kontakt, bezpośrednio się do niej zwracają i mogą bezpośrednio omówić różne rzeczy, różne swoje problemy. Oczywiście nie chodziło też tym wszystkim o to, żeby powołać pełnomocnika i wszystkie problemy będą załatwione od ręki, ponieważ tak się nie da, ponieważ problemy są różne sprawy do załatwienia były zawsze, są i będą, nowe się pojawiają, ale bardzo mnie cieszy, że w ogóle ten pomysł jest przez panią prezydent realizowany. Dla mnie jest to i zaszczyt, i przyjemność, ale przyznaję, że mój kontakt z całymi załogami jest z czasem coraz mniejszy i o to nam też chodziło, ale jest to bezpośrednie przełożenie, te bezpośrednie spotkania z panią prezydent i załatwianie spraw na gorąco. Oczywiście to, co się da, bo wiadomo, oczekiwania zawsze są duże. Prezydent jest, odpowiada za prezydent miasta, obojętnie kto to jest, jest przedstawicielem Zgromadzenia Wspólników, odpowiada za ten majątek wytworzony przez całe miasto, przez całe społeczeństwo, ale uważam, że dwa lata minęły, że ten cel, czyli ta lepsza łączność, ta możliwość wypowiedzenia swoich problemów, nawet czasem najdrobniejszych, które wydają się nie do zrealizowania i no, pewnie by trzeba było zapytać załóg, ale myślę, że sporo postulatów udało się już zrealizować, ale jeszcze wiele, wiele przed nami, ale ja jestem i związkom zawodowym i pani prezydent wdzięczna za to, że jest to kontynuowane i mamy możliwość i związki zawodowe mają możliwość wypowiedzenia się. A możemy powiedzieć o konkretach, jakie sytuacje, jakie problemy rzeczywiście udało się rozwiązać dzięki temu, że jest pełnomocnik do spraw? To znaczy tak, problemy, ale też muszę przyznać, że wychodzą rzeczy, które z punktu widzenia prezesa spółki mogą nie być widoczne. Nie taka jest rola prezesa spółki, natomiast w rozmowie z prezydentem nasuwają się jakieś tam dodatkowe rzeczy, jakieś spostrzeżenia i te relacje. No, przykładem jest to, że były spółki i załogi, które wnioskowały o zmianę prezesa. Taka zmiana została dokonana w dwóch spółkach i myślę, że jeśli chodzi o komunikację miejską, nie słyszę już takich narzekań czy jakichś uwag do nowego prezesa. Jeśli chodzi o zieleń miejską, oczywiście myślę, że ten czas na to dopiero pan prezes jest przecież od pół roku albo nawet nie, jeśli dobrze pamiętam. Myślę, że też trzeba dać czasu obu stronom tej i tą dobrą wolę widać, ale to są też sprawy, które przez lata były, że tak powiem, się nawarstwiały, potęgowały i też nie da się tego rozwiązać w kilka miesięcy. Także to wszystko stopniowo, bo to jest, jak tłumaczę i rozmawiam czasami z przedstawicielami spółek miejskich, wniosek o zmianę prezesa no, czasem nasuwa im się tak jakby powiedzmy szybko, ale należy się zastanowić, co później,
kto w zamian i tak dalej, i tak dalej. To nie są łatwe decyzje i myślę, że związkowcy również o tym wiedzą i tak jak zawsze podkreślam, to nie chodzi głównie o zarobki, to nie chodzi głównie o podwyżki, chociaż oczywiście zawsze jest to też temat ważny, gorący i przez załogi oczekiwany do realizacji, ale jest wiele innych spraw, wiele innych rzeczy, o które naprawdę ci związkowcy walczą i starają się dla swoich załóg. Pani prezydent i króciutko jeszcze pani, z pani perspektywy? Z mojej perspektywy od samego początku wiedziałam, że współpraca ze wszystkimi spółkami, załogami będzie niezbędna do tego, żeby mogli oni wykonywać na takim poziomie te usługi, na jakim chciałabym, aby były wykonywane. To jest bardzo prosta zależność. Zadowolony pracownik może zrobić więcej niż niezadowolony pracownik. I teraz chodziło o skrócenie tego dystansu, ale również o szybki przekaz informacji. Od początku wiedziałam, że akurat no, Wiola Dymecka ma bardzo dobre relacje z przedstawicielami różnych spółek, z załogami, a mnie zależało na tym, aby te relacje również przełożyć na moje bezpośrednie kontakty i na stworzenie dobrej współpracy. I w moim odczuciu udało się właśnie takie dobre relacje, taką dobrą atmosferę wytworzyć. Pracownicy odblokowali się, nie mają oporów, żeby zgłaszać mi różne swoje pomysły nawet. Pomysły czasami są to pomysły, które ułatwiają pracę, a które nie zostały wdrożone, bo nie wiem, bo nie były gdzieś poddane pod dyskusję. Lub nie mieli odwagi powiedzieć tego przełożonym. Różne powody czasami kierują. Nie są to, tak jak powiedziała pani tu Wiola, że są to tylko i wyłącznie postulaty o wynagrodzenia, bo proszę zobaczyć, myśmy również ten bardzo trudny w ubiegłym roku moment, kiedy były takie postulaty, udało nam się we wszystkich spółkach osiągnąć konsensus, ale to też konsekwentnie wiem, że Wiola spotykała się, rozmawiała, wysłuchiwała tych argumentów, które podawali związkowcy. Spotykaliśmy się u mnie w gabinecie. Było to czasami bardzo długie i bardzo trudne rozmowy. Ale ja jedno, czego się nauczyłam, to nauczyłam się od przedstawicieli właśnie załóg, tego, jak te spółki od środka funkcjonują. Ja uzyskałam takie informacje, których nie uzyskam czytając sprawozdanie, czy też audyty, które były przeprowadzone, bo przecież w każdej spółce był taki audyt, ale właśnie tą taką codzienność przekazują nam przedstawiciele załóg. Mam do nich ogromny szacunek za to, co robią każdego dnia. Wypracowaliśmy sobie formułę współpracy. Kontynuujemy to, no ale to nie bez znaczenia jest tu właśnie osoba Wioli Dymeckiej, która była tym takim łącznikiem, która po prostu no, gdyby no te dwie dłonie z dwóch stron doprowadziła do podania sobie tych dłoni i tego, że dzisiaj rozmawiamy. Czasami są to bardzo trudne rozmowy, bo są to czasami bardzo trudne rozmowy, ale ja uważam, że nawet jeżeli z każdej dyskusji, z każdego sporu można wyciągnąć konstruktywne wnioski. Ostatnio rozmawialiśmy właśnie o tym, jak przygotować załogi do tego drugiego lockdownu, do tej drugiej fali. Też tu cenne uwagi, które Wiola ma, bo ma doświadczenie przecież w prowadzeniu spółki, zostały implementowane u nas i myślę, że dzisiaj akurat no, ta grupa z tej spółki jest zadowolona, bo udało się tam przygotować i wdrożyć takie rozwiązania, które były bardzo prostymi rozwiązaniami. No i myślę, że każdy kolejny rok, każde kolejne nasze doświadczenie no, będzie prowadziło do tego, że jest lepsze zrozumienie, a o to nam właśnie chodziło, żeby też mieć taką bezpośrednią informację przekazaną od tych osób, które codziennie wykonują swoje zadania. Chciałam teraz zmienić temat i przejść do innej sprawy dotyczącej dofinansowania tych inwestycji miejskich w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. No już wszyscy wiemy, to nie jest żadna tajemnica, że nie udało się w tej drugiej transzy pozyskać dofinansowania na remont ratusza i rewitalizację parku. Pani Wioletto, pani ze swojej perspektywy radnej, ale też szefa spółki w sąsiedniej miejscowości, jak pani to odbiera, jak pani widzi te inne sytuacje dotyczące właśnie rozdziału, podziału tych pieniędzy? Również dotyczy to powiatu, bo powiat również takich pieniędzy nie otrzymał. No niestety komentarze również tu w gminie, w której pracuję,
a byłam obecna na ostatniej sesji, gdzie przekazywano informacje, no komentarze są jednoznaczne, że niestety z klucza politycznego te finansowania zostały podzielone i w przypadku tego sąsiedniego powiatu koszalińskiego otrzymała jedna gmina duże pieniądze, a żadna inna pozostałe gminy nie dostały. No, ewidentnie włodarzem tamtej gminy jest zwolennik obozu rządzącego, także słyszałam o podobnej i podobna sytuacja, jeśli chodzi o to, jest również w powiecie kołobrzeskim. Także no, niestety doczekaliśmy, no te mają i tutaj radni sąsiednich miejscowości i tych miejscowości, które nie otrzymały, no są rozgoryczeni i mają takie poczucie niesprawiedliwości. Pani prezydent. A to utrudnia i tak trudną sytuację powiatów, czy gmin, czy miast, jeśli chodzi o realizację kolejnych budżetów. Jest to dla mnie po prostu oburzające, bo to nie są pieniądze pana premiera, to nie są pieniądze, nie wiem, pana ministra, czy pana wojewody. To nasze pieniądze, są pieniądze z podatków, które po prostu zostały podzielone według klucza politycznego. Dziś już nie ma na to najmniejszych wątpliwości. Jak czują się mieszkańcy naszego miasta, kołobrzeżanki i kołobrzeżanie, którzy zostali pominięci w tej procedurze, gdzie jeszcze słyszą z ust no, prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości słowa wypowiadane publicznie, jakobyśmy źle przygotowali wniosek, co jest po prostu absolutną nieprawdą. Wniosek został przygotowany zgodnie z uchwałą, zgodnie z wytycznymi, które były zawarte. Wniosek został złożony w odpowiednim terminie i w zasadzie czekam dzisiaj tylko na odpowiedź, jak i kto dokonał takiej oceny, że została ta ocena, nie dała nam możliwości pozyskania tych środków. Jest to oburzające. Uważam, że rządzący powinni kierować się tylko i wyłącznie kryteriami merytorycznymi, bo przy podziale tak ogromnych kwot nie powinno być żadnego innego kryterium branego pod uwagę. Takimi kryteriami kieruje się odkąd pamiętam marszałek i członkowie zarządu województwa zachodniopomorskiego. Mam w tym ogromne doświadczenie i pamiętam, że nigdy żadne kryteria polityczne nie decydowały o podziale środków. Nie kieruje się takimi kryteriami zarząd powiatu, bo środki, które są dzielone, są też niezależnie od tego, jakie poglądy ktoś reprezentuje. I my w mieście też hołdujemy takiej zasadzie, bo przy podziale środków na przykład dla organizacji pozarządowych nigdy żadne kryteria polityczne nie miały kompletnie znaczenia. Jesteśmy samorządowcami, rządzący są politykami, powinni brać pod uwagę tylko i wyłącznie to, co jest zapisane w kryteriach, w regulaminach i powinni rzetelnie po prostu ocenić te wnioski. Dzisiaj pozostał tylko niesmak, oburzenie i komentarze, które no skłaniają nas tylko i wyłącznie mnie osobiście do takiego przekonania, że nie względy merytoryczne zadecydowały o tym, że my nie dostaliśmy środków ani na jeden, ani na drugi projekt, ale mam dobrą informację, to już też uzgodniłam sobie z radnymi, rozmawialiśmy też na spotkaniu z kołobrzeskimi, że my z tego programu, który był też naszym jednym ze sztandarowych, bo chcemy dawać możliwości pracy i aktywizacji ludzi młodych, my zrealizujemy to, po prostu mamy to zapisane w budżecie i zrobimy to, czy dostaliśmy dofinansowanie, czy nie dostaliśmy, zrobimy to, oświadczyłam to, już był pan również. Czyli ratusz będzie remontowany. A ratusz będzie remontowany, a Dabar będzie przygotowany dla młodzieży. Szanowne panie, to teraz jeszcze chciałam oddać głos. Powiat również swój plan inwestycji będzie realizował w takim zakresie, w jakim zostało 15 grudnia podjęta uchwała i te inwestycje, które zostały zaplanowane, z tych pieniędzy, które powiat posiada, będą realizowane. Chciałam jeszcze oddać głos internautom. Pani Wioletto, czy nie żałuje pani, że nie jest już radną miejską? W powiecie pani nie może się zajmować ważnymi dla miasta sprawami. Nie można tego widzieć z punktu widzenia żałuję, nie żałuję. Taki był plan, jeśli chodzi o powiat. Tak się podzieliliśmy. Mnie to doświadczenie bardzo pomaga, bo mam możliwość spotkania się z innymi, z tematami poznania całego powiatu i problemów, jakie są w powiecie. Jestem jednocześnie radną Rady Osiedla i również dzięki temu możemy razem z Ulą Dżegą i z Grażynką Plewko nasz rejon, z którego pochodzę,
chodzimy, że tak powiem, wspierać w budżecie powiatowym. Oczywiście praca w Radzie Miasta jest zupełnie inna, być może w przyszłej kadencji do tej Rady Miasta będę startowała. Że ja odpowiem na pytanie, które jest postawione wprawdzie do Wioli. Ja już to wielokrotnie sygnalizowałam, że ja żałuję, że nie ma takiej energicznej osoby w Radzie Miasta, bo na pewno byłoby łatwiej dyskutować o niektórych tematach, takich chociażby jak no, ten przywołany program in vitro, ale wszystko przed nami. Za 3 lata znowu wybory. No właśnie, skoro za 3 lata wybory, to internauci dopytują także i o te wybory, ale nie o pani Wiolecie jako radnej. Czy będzie pani kandydowała na urząd prezydenta miasta? To jest pytanie do pani radnej Wiolety Dymeckiej. I tutaj też kolejne pytanie. Wróbelki ćwierkają, że Lewica wystawi swojego kandydata na prezydenta. No i co pani o tym? Pani radna. Myślę, że to jest pytanie, jeśli chodzi o wystawienie kandydata na prezydenta, jest to pytanie do szefa struktur powiatowych, czyli Jacka Kusia. Ja nie jestem członkiem Lewicy, ale jestem radną klubu Lewicy i bardzo dobrze mi się z tymi ludźmi współpracuje i muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie zawiodłam się, to na coś umawialiśmy, zawsze dotrzymywali wobec mnie i dlatego ja też czuję się lojalna i będę z nimi współdziałała, dopóki będą chcieli ze mną współdziałać. Natomiast jak mówi stare powiedzenie o wszystkim, czy o startowaniu do Rady Miasta, czy powiatu, czy na urząd prezydenta, nigdy nie mówi się nigdy, a czas pokaże i dzisiaj jeszcze trochę czasu jest, no ale zgadzam się, że też jeżeli Lewica ma taki zamiar, no musi się nad tym powoli zastanawiać, ale tak jak powiedziałam, to jest pytanie do szefa struktur powiatowych. A gdyby pani dostała taką propozycję? Jak dostanę, będę się zastanawiać. Pani prezydenta, pani jak skomentuje? No i te pytania. 3 lata i bardzo dobrze, że Wiola dzisiaj nie zarzeka się albo nie mówi, bo znamy z najbliższego otoczenia takich polityków, którzy już 3 lata przed składają takie deklaracje. Uważam, że jest to cokolwiek za szybko. Współpraca układa się bardzo dobrze, a co będzie za, no to pewnie tak za 2,5 roku. Czas pokaże, każdy ma prawo. Jeżeli będzie taka decyzja, no to po prostu będziemy podczas debat wymieniały się poglądami kulturalnie, bo znamy się już na tyle, na pewno nie będzie to przybierało jakichś takich agresywnych no, form. 3 lata jeszcze jest do wyboru, więc tak naprawdę, proszę Państwa, to dzisiaj te pytania oczywiście padają, no padają, bo internauci pytają, no bo jak zostało już gdzieś tam rzucone w przestrzeń publiczną, że ktoś już się wybiera, to internauci pytają. Ale tak naprawdę dzisiaj my samorządowcy kompletnie nie myślimy jeszcze o wyborach, bo my myślimy zupełnie o czymś innym. My dzisiaj myślimy o tym, co będzie się działo w perspektywie najbliższego miesiąca, a nie zapowiada się to zbyt optymistycznie. W perspektywie ja już myślę, co będzie z budżetem na następny rok. Ten już mamy uchwalony. Ale też widzimy, że nie przewidział nikt takiej sytuacji, że ta sytuacja związana z zamknięciem no, działalności tych podstawowych koło brzegu będzie się tak dramatycznie przedłużała, więc pewnie ten kolejny rok będzie jeszcze trudnym rokiem, więc przed nami jeszcze jest tak dużo zadań, wyzwań. Chorują wciąż ludzie, w urzędzie również mamy w ostatnim czasie kilka przypadków zachorowań, więc to, o czym myślę w pierwszej kolejności, to o tym, żeby nie zachorował nikt z moich najbliższych w rodzinie, nikt z moich najbliższych współpracowników, żeby wróciło jak najszybciej normalność, żebyśmy mogli po prostu codziennie iść do pracy i wykonywać swoje zadania, a co będzie za 3 lata, to czas pokaże. Tak jest, być może nikt nie będzie chciał już być prezydentem. Dokładnie. Będziemy musieli kogoś poprosić, żeby uprzejmie startował. No, myślę, że akurat to nam nie grozi. Drogie panie, dziękuję za dzisiaj. Kończymy już niestety naszą audycję, bo skończył nam się czas, więc niestety, ale więcej pytań dzisiaj nie padnie. A dzisiaj gościnnie w audycji Komentarz Lewicy uczestniczyła pani prezydent miasta Anna Mieczkowska. Bardzo dziękuję pani za udział w audycji. Dziękuję również państwu. No i jest z nami oczywiście i była dzisiaj pani radna Rady Powiatu z Nowej Lewicy, Wioletta Dymecka. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani prezydent, bardzo dziękuję pani redaktor i wszystkim państwu, paniom obu i wszystkim mieszkańcom miasta, mieszkańcom powiatu w imieniu Lewicy życzę, aby te święta były wypełnione przede wszystkim zdrowiem, radością, miłością,
żeby był to tylko spokojny czas, czas wypoczynku, aby nowy rok spełnił wszystkie Państwa marzenia, żeby wrócił ten optymizm, wiara i to takie codzienne zadowolenie z każdego dnia. No wiemy już, że nikt nie poszaleje na Sylwestra, więc szampańskiej zabawy, ale może w gronie najbliższym, może to jest właśnie ten czas, żeby docenić grono najbliższych i ten czas spędzić razem. Ale przede wszystkim zdrowia i oby ten czas, miejmy nadzieję, że sprawa szczepień rzeczywiście da swój efekt, żeby to był zdrowy, dobry czas, wrócił optymizm, żebyśmy to wszystko przetrwali. Wszystkiego co najlepsze. Ja również chciałabym życzyć przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju i nadziei na to, że nadejdzie znowu czas, kiedy będziemy mogli cieszyć się codziennością. Wszystkim naprawdę dużo spokoju, radości. Niech te święta będą naprawdę takim czasem wytchnienia, a nowy rok mam nadzieję, że przyniesie zmiany, że czas ten trudny czas, że ten rok 2020 no, zakończy się i zakończy się też problem związany z pandemią. I tego wszyscy sobie życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję Paniom za dzisiaj. To była audycja Komentarz Lewicy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia.